Nie da się nas rozdzielić. No. Jesteśmy połączeni do końca świata. Nikt nas nie rozdzieli. Nikt nas nigdy nie rozdzieli. Subskrybujcie. Trzy, dwa, jeden. Oczywiście ja ostatnia. Ja nie wiem, po prostu chcę mnie wyprzedzić. Ale, bo ja nie biegłam tak mega bardzo szybko, dlatego że się bałam, że się tam wywalę. Tam są ludzie. Taka włoska ścieżka. To ja tam ostatnia. Wstyd, jak nie wiem. Erdes pierwszy na przykład. Nie, drugi byłem. Pierwszy na wrzesień. Nie biegałam. Okazało się, że jestem jakimś szybka. Ten Paweł tarasował wszystkich. Tak, ja się tylko się bałam, że kurde, wiesz, no. Wielki chłopak blisko. Ja się bałam, że na tym zakręcie. Gosia biegnie. Czekaj ta! Bo ja się bałam, że ja się nie wyrobię na tym zakręcie. Poza tym ja jestem mała, mam gród żaduszki. Nie wytrzymam. No to i ciku. O nie! O kurde. Dobra, mamy radę. Ernest, ty się wziąłeś do roboty. Ty też w sumie. Ale to... To całą kiś tutaj. Ja przyszłam już. Tak, też się wzięłaś do roboty. Poszłam siku, przyszłam i już zadanie było wykonane. Dobrze, kurczę, już zleciała ta kiś. Wzięliśmy ją. Ja tam nie widziałam główek żadnych, żeby tam jakieś. Nie, nie mieliśmy. Ale ja miałem ciężko z tym zadaniem, bo jestem niski, a ta kiś była wysoko. No ale się udało. I tak naprawdę mieliśmy taką wielką kiś, 17-kilogramową. Daliśmy ją radę unieść. Na szczęście szybko ktoś tam się tam, nie wiem, tak szybko zatrzymał, ale udało się, że razem z tą kiścią mogliśmy podróżować dalej, licząc na to, że właśnie będziemy mieć jedną z najcięższych. Pamiętasz ten moment, wypadek? No, powiem wam, że mnie ten moment w programie troszeczkę tak zmroził, bo... tak nas zerwało z tej, cała sytuacja wyrwała nas z tej całej zabawy. Tutaj gra się toczyła, żyliśmy w jakimś takim po prostu, nie wiem, odrealnionym trochę świecie, w jakiejś takiej trochę innej rzeczywistości. Ten wyścig nagle przesłonił nam całe życie i ten wyścig był najważniejszy, to, żeby zdobyć po prostu na metę, jako pierwsi. A tu nagle się okazuje, że życie toczy się. To było 5 minut wcześniej, albo 3, albo 15, nie wiem dokładnie, to było chwilę. I dwie minuty przed nami. Tam. Mieliśmy samochód osobowy, jakby nic z nas nie zostało, z trójki w samochodzie. Stała się taka tragedia, prawdopodobnie ktoś tam zginął. Złamało się drzewo, nie? Złamało się drzewo, spadło na kabinę Stira i to wypadek śmiertelny. Zresztą było widać, jak wyglądała ta kabina. Wszystko zgniecione i równie dobrze mogłoby to trafić też na nas, nie? Nie, to tam widok był przerażający. Dobiegliśmy nową metę do Darii. Okazało się, że mamy 17 kilogramów. Bardzo nas to ucieszyło. Że będzie miało 13,7. Zakazałeś, żeby się 13. 13,7, a to było 17,3. No pomyliłeś się wtedy. Okazało się, że walczymy z braćmi Collins i tutaj był taki mech. Jeśli wygramy w tej grze, to dziewczyny zdobywają z powrotem swoje amulety. Czyli możemy po prostu zrobić im dobrze. Tak. W sensie uratować amulety dziewczyn, albo możemy zakosić amulety chłopaków. Stwierdziliśmy, że podejdziemy do tego bardzo fair play. Zresztą każdą misję wykonywaliśmy tak bardzo uczciwie, żeby po prostu ją zrobić, nie patrząc na jakieś tam... przyjaźni i tak dalej. Lubimy dziewczyny, lubimy chłopaków, więc stwierdziliśmy po prostu rywalizacja, jak w szkole, jak wyścig, kto pierwszy, ten lepszy po prostu. Poza tym to było też uczciwe, bo bracia mieli koszyk dziewczyn, a my mieliśmy braci, więc jak my wygramy z braćmi, to zasłużenie weźmiemy ich amulety.
Natomiast jakby bracia wygrali z nami, no to dziewczyny w zasadzie nie mieliby jak się bronić tych swoich amuletów, nie? Czekaj, jest moment, jak zaczęła się gra amuletowa i oczywiście... Tu nam się posrało w ogóle wszystko. Co posrało? No nam się posrało, bo tu poszedłem do tyłu, ja poszedłem do tyłu. Jeciu, ale jak ty po prostu... Jak szybko, ja po prostu byłam... Ja się bałam naprawdę, że ja wypadnę po prostu z tego tuk-tuka. Ty nagle tak ruszyłeś z piskiem opą, że bałam, że my się po prostu przechylimy. Tak telepało tym tuk-tukiem. Ma się tą siłę w nodze. Wow. No. Rozwalili w ogóle kamerkę. Widziałeś, jak spadła ta kamerka u nich? Ja parę razy też po prostu wjechałam jakiś słupek, nie? To w ogóle trzeba było mieć oczy dookoła głowy i mniej więcej patrzeć, co bracia też kładli, bo jak na przykład my jechali, widzieliśmy, że zakończyło się dwójką, jedziemy po dwójkę, ale bracia w tym momencie wzięli dwójki i opasowali, że z drugiej strony jest piątka, no to już nie podejdzie, to musieliśmy kolejne kółko robić, żeby patrzeć, nie, co nam podejdzie. No te klatki były ciężkie, ale co, udało się. No skarbie! Ty do mnie, co ty skarbie? Przeważymy. Jezu, Misiek, przeważasz mi! Przeważaj! To jest ci! Aha, w ogóle z noclegiem było bardzo prosto. My mieliśmy taką przyjemność, że spaliśmy u polityka, który kandydatował chyba na jakiś wybory. Kandydatował? Kandydował. Kandydował na nie wiem, czy burmistrza jakiegoś, czy prezydenta. Miasta? No nie wiadomo, wójta no, może. W każdym bądź razie bardzo fajny pan. W ogóle napiliśmy się tam piweczkę, na wieczorkiem tam piweczko kupił. Właśnie ta pani, jego matka też zrobiła nam śniadanie na samego dnia. A w ogóle, słuchajcie, kurde, co się tam wykaza z tym? W ogóle tak, jedziemy, a nasz kierowca nagle staje i zepsuł auto, nie? A, no tak. I to w jakim miejscu? To było takie miejsce, że samochody praktycznie nie jeździły w ogóle. Bo my wyjeżdżaliśmy na taką bardzo wysoką górę przez takie kaniony. Wiecie, jak to wygląda. Nawet nie słychać tutaj, co się dzieje przez to, że ten pan wierci. Nie, no, nie wiem, czy to musimy jest... głośniej mówić po prostu. No zobacz, no nic nie poradzimy na to. I w każdym bądź razie przez takie kamiony jechaliśmy i jak ten samochód jego się zepsuł, to my byliśmy po prostu w czarnej dupie. W czarnej dupie byliśmy, ponieważ tam, no tam nie było kogo złapać. A jak były samochody, to były bardziej takie dostawcze, co przewoziły jakieś materiały. A wiecie, że my plus operator, trzy osoby w jednej kabinie plus kierowca, cztery osoby, no nie ma szans. No i teraz ja nie pamiętam, czy my czekaliśmy, czy w końcu udało nam się kogoś złapać innego. Ja nie pamiętam tego. Ja też nie. Dojechaliśmy do miejscowości, kolejna misja. Trzeba wybrać sobie kolor flagi i poszukać domu, który będzie oznakowany taką flagą. To masz tu znajdź. Bo ty chodziłaś tu flagą. Rocha, Rocha. Pomyliło mi się. Bo bandera Rocha to jest czerwona flaga, nie? To mi się pomyliło, że... A żółty bandera, że bandera to czerwony, a Rocha to flaga. I ty Rocha, Rocha. No bo byłam w takim stresie, ale udało nam się dosyć szybko, że było tak gorąco, biegaliśmy pomiędzy tymi domami. Ludzie się pytaliśmy, jak się udało ten dom odnaleźć. Pani wręczyła nam woreczek z kulkami, nie wiadomo o co chodzi. No ale pobiegliśmy dalej do mety i tam dostaliśmy informację, że musimy się rozdzielić. Mianowicie jedna osoba idzie na paintballa, no to była sprawa jasna, że to Ernest. A ja mam za zadanie liczenie schodów, co okazało się najtrudniejsze zadanie w tym programie. Bo te schodki były tak nierówne, czasami nie było wiadomo, czy to schodek, czy to nie schodek. No i po prostu, jeszcze jak Daria to podważała, na pewno. Wprowadzała w takie, wiesz... To ja tam trzy razy wchodziłam w dół i wchodziłam, licząc jeszcze do tyłu. No, czasami szłam 5 schodów i a jeszcze raz. Powiem wam, że Ameryka Express, cała przygoda była bardzo ciężka. Ale z tego wychodzi, jak ja tutaj to oglądam, że nie tylko u nas, ale dla wszystkich najcięższym i najtrudniejszym zadaniem było właśnie liczenie schodów, nie?
To były przejaja. Ale w ogóle opowiedz, bo też najmniej wspominasz tą dróżkę, prawda? No tak, ja w ogóle tam się uczyłem jak w takiej grze komputerowej. Powiem tak, ja wiedziałem wtedy na górze, że jesteśmy pierwsi. Wiedziałem wtedy, bo nie było nikogo. Pierwsi znaleźliśmy tą flagę żółtą i po prostu byłem pewny w 100%, że jesteśmy pierwsi tam przy Darii, przy tym moście. I ja mogłem ten most sobie przejść powolutku, ale ja kocham takie rzeczy. Ja uwielbiam, jak jest adrenalina, uwielbiam... Ty byś chętnie przeszedł go 3 razy tak jak ja schody. Ja najchętniej to bym go przeszedł bez tej desek. Tak, nie, i ja po prostu zacząłem biec po tym moście z taką radością, takim, że ale fajnie, taką frajdę mi to sprawiało, jak w takiej grze komputerowej. Te skoty po prostu tak w połowie się zatrzymałem, bo to za chwilę zaczęło mi się myśleć w głowie, zobaczyłem jeszcze raz skoty i pędem. A było bardzo wysoko? No było. Bardzo, a myślisz, że ja bym przeszła? Przeszłbyś. Tylko pewnie tak jak Patrycja. A lepiej wolniej iść po czymś takim, czy szybciej? No, nie wolno patrzeć w dół, nie? Nie no, musisz popatrzeć w dół, tak. Aha, chcąc, nie chcąc, żeby trafić sobie na deskę, nie? Patrycja, no, dobra, pokaż cycki do żonety, pokaż cycki! Przeszłabyś, bo ja wiem, że jak ty nie lubisz szybko jeździć samochodem, to jak tam szybko pędzili, to ty się cieszyłaś, więc ta adrenalina by była... Na kajaki też się... No musiałabym przejść, bo inaczej byśmy nie wykonali zadania. No, powolutku byś przeszła. Ja właśnie żałuję, że ty nie poszłaś na te schody. Ale jak ja bym sobie z paintballem poradziła? Masz lepszego cena. Ale poradziłabyś sobie, a przynajmniej byś tak przełamała taki swój lęk. No zazdrością. Chociaż ja bym ci zazdrościła. Powiem ci, że z zazdrością patrzyłam, jak ty szedłeś po tych schodach. Tak? Teraz oglądając to. Gorzej, jakby powiedziała, nie pójdę, nie pójdę, bym się popłakała. Ale fajnie. Ty się cieszyłeś jak dziecko. Małgosia, widziałam cię już tutaj. No. Czy ja mam déjà vu? Czy ja mam déjà vu? Daria, przegigantka. No te schodki takie. Na pewno. Niewygodne trochę, co? Misiu, czekaj, na pewno. Co? Ile liczyłaś, razy dwa? Dwa razy przeszłam. Pamiętam ten moment tam na górze, nie? 32. Ale na pewno? Nie patrz tak na mnie, bo zaraz pójdę trzeci raz. Zachowujesz się jak Hubert Urbański w Milionerze. Zachowujesz się jak Hubert Urbański. Brew do góry. Rozwijasz. Ale to było świetne. Ulubione moje zadanie. Widzieliśmy, że jesteśmy pierwsi. Czuliśmy, że możemy być tak inni. Też bardzo się cieszyłam. Cieszyłam, mam drugi raz iść? Leć. Ja tu będę obserwował. No poszłam dla pewności po raz kolejny i znowu wyszła mi ta sama liczba 32. Skoro 3 razy tak powiedziałam, no. To musi być. No kurde, nie będę szła piąty, czwarty. Więc zawsze, a nóż, dobra, zwłaszcza, że zaczęłam słyszeć modelki. Modelkę, która... Tak, no trzeba powiedzieć już o 32. Nie zaprzepaścić tej szansy, że jesteśmy pierwsi, a nóż może widelet. Będziemy mieć immunitet. I co? Jesteśmy już przy Darii. Daria mówi, że schodów było. Ale ja się szybko powiem. Zanim. Ja przeraziłem się, jak Daria powiedziała, że rozstrzał był pomiędzy 30 a 38. Ja stwierdziłem, to jak się mógł ktoś pomylić, wiesz, o 6-8 schodów więcej policzyć, nie? I tak stwierdziłem, czy aby na pewno, czy policzyłaś ten pierwszy może, czy jakiś podejścik był. Zacząłeś się stresować, teraz może nie mieć. Tak, no jak 38, no to przecież tyle osób liczy, nagle wychodzi jednemu 30, drugiemu 38, no to bez jaj. I nagle Daria mówi, że schodów było 30. Co? 30 na pewno? 2. Juch, to było szczęście. Mieliśmy mieć obiecany masaż. I był masaż. Za chwilę zobaczycie, za pół godziny się zaczyna, więc i było zobaczycie. Miło i przyjemnie. No, fajnie. Ten immunitet był cudowny. Misie. Dobra, kończymy. Odpalajcie i zobaczmy, co się dzieje. No bo wiadomo, my jesteśmy na masażu, ale jak tam inne pary sobie poradzą teraz, podczas tego rozdzielenia par? Już zaraz, za moment.